Moim gościem jest Wojciech Białek, wieloletni analityk PKO, już w tej chwili były. No i autor bloga No Future, którego hasłem przewodnim jest Ciemny lud to kupi. I chciałem właśnie od tego zacząć. Ciemny lud na zakupach. A, ciemny lud na zakupach. Chciałem właśnie zapytać o genezę tego hasła. A to jest, kłaniam się, złośliwe nawiązanie do słów Jacka Kurskiego, szefa telewizji, który podobno, tak niektórzy twierdzą, stwierdził, że ciemny lud wszystko kupi. No to zajmujemy się rozważaniem, co kupować. Na rynku oczywiście. Tak, i tym przepływem zainteresowania różnych grup społecznych, które interesują się wejściem w konkretne aktywa. I tak mogłbym zacząć od tego pytania, które tak naprawdę odpowiedź jest, no tak powiedziałbym, bliska tematów szklanej kuli. Co teraz będzie rosło? Które sektory GPW, nad coś, czym warto się zainteresować? Czy tylko gaming, czy może jakieś inne? Zaraz dojdę do tego pytania, tylko chciałbym najpierw powiedzieć, co się wydarzyło w ciągu ważnego na rynkach w ciągu ostatniego roku, co moim zdaniem będzie determinować dalszy rozwój wydarzeń. Mianowicie mamy za sobą rozpoczętą jesienią, znaczy za sobą, no, tego jeszcze nie wiadomo, ale w trakcie minionego roku na rynkach trwała bardzo silna hossa na rynkach obligacji skarbowych. Rentowności, nie wiem, amerykańskich 10-latek, które były powyżej 3,20, zeszły, co wywołało między innymi tąpnięcie pod koniec zeszłego roku, tak? Najgorszy grudzień na S&P od czasu Wielkiej Depresji. Od tego czasu te rentowności zeszły, były poniżej 1,5. Tak? W Stanach Zjednoczonych i tak sytuacja jest o tyle pozytywna, że te rentowności są dodatnie. W bardzo wielu krajach rozwiniętych rentowności obligacji zeszły na znacząco ujemne poziomy. Szacuje się, że w tych ujemnych rentownościach, czyli inwestor kupujący 10-letnie obligacje ma perspektywę dopłacania do interesu przez 10 lat co roku. Szacuje się, że w tych ujemnych rentownościach jest uwięzione teraz 17 tysięcy miliardów, 17 bilionów dolarów. No i teraz brakuje jakiejś iskry, która oczywiście dopóki Fed obniża stopy, rynek szacuje, że pod koniec października znowu obniży stopy z prawdopodobieństwem na 90%. A dopóki Fed obniża stopy, no, być może jeszcze wielkiego zagrożenia dla rynku obligacji nie ma, ale gdy tylko się pojawią na horyzoncie jakieś sygnały osiągania przez obecne spowolnienie gospodarcze minimów, a różne wskaźniki wyprzedzające, wskaźników wyprzedzających sugerują, że to nastąpi w ciągu najbliższych miesięcy, no to obligacje skarbowe po tym potężnym rajdzie staną się, no, mocno zagrożone. To znaczy zaczną się przygotowywać, albo zresztą widzieliśmy to już w ostatnich tygodniach, zaczęły się silne ruchy rentowności do góry, najsilniejsze od roku. No i ten kapitał zacznie z tych obligacji ultra drogich uciekać. No i zgodnie z logiką cyklu następną klasą aktywów, do której ruszy, powinny być akcje. Innymi słowy, no, na najbliższe tygodnie i miesiące przepis to sprzedaż rekordowo drogich obligacji skarbowych i przenosiny na rynki akcji. Ktoś zapyta, na które? Na rozwinięte czy na wschodzące? Moja odpowiedź jest na wschodzące, tylko tu brakuje jednego elementu, to znaczy zmiany trendu na dolarze. Na rynkach mamy taki trwający 16-17 lat wielki cykl, tak zwany cykl Kuzniecza, którym, no, to jest cykl inwestycji infrastrukturalnych, czyli cen ruchów, cen nieruchomości. I on jakby rządzi dolarem, tak? Przez ostatnie 12 lat od czasu, kiedy dolar był po 2 złote, tak? Dolar się umacniał, a kapitał płynął do Stanów Zjednoczonych, bo tam
się coś działo ciekawego, to znaczy kwitły wszystkie te fangi, Facebooki, Amazony, Netflixy i tak dalej, Google. I kapitał odpływał z rynków wschodzących, osłabiając ich waluty, tak? Aż doszliśmy do momentu, kiedy dolar niedawno był nie po 2 złote, jak w 2008 roku, tylko po 4. I w ostatnich dniach zaczął się silnie osłabiać. Dlaczego impulsem była wypowiedź szefa Fedu, który zapowiedział przedstawienie niebawem nowego planu zwiększenia sumy bilansowej Fedu, zwiększenia rezerw amerykańskich banków. Wynikało to z wrześniowej sytuacji, kiedy przez chwilę popyt na pożyczki na rynku repo był tak ogromny, że Fed na 1-2 dni stracił kontrolę nad swoją własną główną stopą procentową, którą ustala. Zmusiło to Fed do zasilenia banków pożyczkami na sumę tam 100-kilkudziesięciu miliardów dolarów, od czego suma bilansowa znowu zaczęła rosnąć po tym okresie wycofywania się z quantitative easing. A w ostatnich latach łatwo pokazać zależność, tak? Taką zdroworozsądkową, że kiedy rezerwy się kurczą amerykańskich banków, suma bilansowa Fedu spada, to dolar się umacnia. Im mniej dolarów w sumie w bilansie banków amerykańskich, tym dolar mocniejszy, a im więcej tych rezerw, tym dolar słabszy. W związku z tym, jeśli Fed przedstawi niebawem plan powiększenia poziomu rezerw amerykańskich banków, no to będzie to czynnikiem osłabiającym dla dolara. Słaby dolar to drożejące surowce. Surowce są na rynkach peryferyjnych, na emerging markets. Ta dziesięcioletnia fala osłabiania się rynków wschodzących w stosunku do rynków rozwiniętych, która się zaczęła w 2010 roku, powinna się już kończyć i ta posucha kapitałowa, którą widzimy również u nas, powinna niebawem się, myślę, że już w czwartym kwartale tego roku kończyć. Jaki sektor? Mnie się podoba sektor, znaczy jeśli chodzi o giełdę, podobają się deweloperzy. Jak wygląda moje rozumowanie? W ramach tego wielkiego, kilkunastoletniego tak zwanego cyklu Kuznieca, Kuzniec Swing po angielsku. Kuzniec to był taki ekonomista amerykański, który dostał, ale urodzony w Pińsku na Białorusi, który dostał Nobla w 70 roku i między innymi on wykrył taki... W literaturze się pisze 15-25-letni, ale w praktyce on miał 16-17 lat ostatnio. Cykl ruchów na rynku nieruchomości. On generował takie potężne szczyty jak na rynku nieruchomości, jak ten w 2007 roku, wcześniej w 90 roku, wcześniej w 74 roku. No i gdyby cykl trzymał swoją regularność, to następnego szczytu tej klasy na rynkach nieruchomości można by oczekiwać za 4-5 lat. W 2023-2024 roku. I do tego czasu ceny nieruchomości dalej powinny rosnąć, tak? Sektor, jeśli chodzi o polskich deweloperów, jest notowanych na giełdzie, jest dosyć rozbudowany. Średnie PDE dla sektora to jest chyba 7. Oczywiście to jest przeszłość, no ale to nie jest dużo. Stopa dywidendy 4. Jak to porównamy z tym, co możemy dostać w banku czy na obligacjach, to jest to bardzo atrakcyjne. I jeśli wierzyć w tę tezę, że rynek hossa na rynku nieruchomości globalna i również w Polsce, mamy właśnie informację o rekordowym wzroście ilości kredytów w poprzednim kwartale hipotecznych, ceny rosną rok do roku nieruchomości ponad 10%. Przy rekordowo niskich stopach i braku jakichś wielkich perspektyw, że Rada Polityki Pieniężnej te stopy będzie podnosić. Przy kolejnej operacji luzowania polityki pieniężnej prowadzonej w strefie euro, przy obniżkach stóp Fed znowu trwających i zapowiedzi kolejnego programu ekspansji sumy bilansowej, no nie widać w perspektywie najbliższych kilku lat możliwości, by stopy wzrosły do takiego poziomu, by zabić rynek nieruchomości. No bo oczywiście jest tylko jedna rzecz, która może hossę na rynku nieruchomości i zawsze tak robi, zatrzymać, czyli no, wzrost stóp do poziomu, przy którym nowe kredyty przestaną być brane i skończy się popyt na tym rynku. No, ale to jest, wydaje się, perspektywa
4-5 lat, zanim inflacja nakręci się w, na tyle, na poziomie globalnym, dolar znowu osłabi, na tyle surowce znowu, na tyle podrożeją. Pamiętajmy, że jak pękła bańka na rynku nieruchomości w 2007 roku, to ropa wtedy, w następnym roku, tuż przed bankructwem Lehman Brothers, podchodziła pod $150 za baryłkę. Tak? To samo było w 90 roku, kiedy no i stopy Fed podnosił do 5,25. W 90 roku bessa na rynku nieruchomości na świecie zaczęła się, kiedy stopy wzrosły w Stanach do 10%, a ropa podskoczyła z kilkunastu na $40 po inwazji Iraku na Kuwejt. W 1974 roku znowu bessa na rynku nieruchomości się zaczęła po szoku naftowym, kiedy ropa z $3 podrożała na kilkanaście i Fed musiał podnosić stopy. Więc no, dopóki nie będziemy mieli jakiegoś szoku surowcowego w szerokim sensie, w szczególności naftowego, który banki centralne będą musiały gonić, podnosząc stopy, to rynek nieruchomości jest bezpieczny. No, w związku z tym deweloperzy powinni wykazywać przez nas najbliższe lata dobre zyski. Gaming, oczywiście wszyscy kibicujemy, żeby Cyberpunk 2077 się dobrze sprzedał, bo jesteśmy jako Polacy dumni z sukcesu CD Projekt Red. Natomiast no, kariera gamingu to jest trochę odprysk kariery jakby z sektora IT szeroko rozumianego na świecie przez ostatnie 10 lat. Tak? Wzrost siły, tak, o ile poprzednia hossa, ta, która kulminowała w 2007 roku, należała do starej ery, bo to jeszcze było, ludzie świeżo w pamięci mieli krach na dotcomach w 2000 roku, w związku z tym no, tym razem przerzuconą się na starą ekonomię, tak, i kwitły emerging markety. WIG rósł u nas tam z 10 tysięcy na 60 tysięcy, a w tym czasie Nasdaq raptem wrócił do poziomu z 2000 roku, kiedy rynki wschodzące w tym czasie biły nowe rekordy. Ostatnie 10 lat to było dokładnie odwrotnie, tak? My ledwo wróciliśmy do poziomu poprzednich szczytów na WIG-u, natomiast ku nowym rekordom pognały indeksy amerykańskie, gdzie ta technologia po prostu, te fangi są obecne. No i tym, co w takim grajdołku peryferyjnym jak Polska było najbardziej technologiczne, no to był ten gaming, tak? Więc ja jego karierę i te wysokie wyceny, no, pomijając wewnętrzną dynamikę tej jakby branży, niezależnie od wszystkiego, ale to trochę traktuję to jako odprysk tej technologicznej hossy na świecie, która spowodowała, że wśród, nie wiem, 10 największych spółek na świecie chyba 7 należy do szeroko rozumianego IT, oczywiście, no, jeśli tam Facebooka, prawda, czy Netflix, czy Facebooka, czy Amazona w ten sposób potraktujemy. Więc ponieważ ja stawiam tezę, że pora, by new economy, tak, ta internetowa, fangowa ekonomia, żeby sobie teraz trochę odpoczęła, a znowu pora, tak jak mniej więcej w 2001 roku, na to, żeby zaczęła się rodzić hossa w starej ekonomii, której jesteśmy królami, to znaczy ciągle mamy mnóstwo jakichś kopalni, jakichś przedsiębiorstw przemysłowych, które te surowce jakoś przetwarzają, i moim zdaniem wkraczamy znowu w okres dobry dla takich zacofanych emerging market, licznie reprezentowanych na rynkach wschodzących sektorów. No to związane jest z moją tezą o kontynuacji hossy na rynku nieruchomości, bo co jest potrzebne do budowy domów? Surowce. I nisko przetworzone towary z tych surowców zrobione, a to się produkuje nie w Dolinie Krzemowej, tylko między innymi w Polsce czy na innych rynkach wschodzących. Rozumiem. Czyli
można by powiedzieć, że w tej chwili czy gaming, czy właśnie szeroko pojęte spółki technologiczno-informatyczne są już kupowane właśnie przez ten ciemny lud w tym momencie. No, ten ciemny lud z pod tytułu mojego blogu no, jest trochę autoironicznie traktowany, to znaczy no, siebie traktuje jako... To też było oczywiście ironiczne pytanie. Siebie traktuje jako, jako jego reprezentanta próbującego z perspektywy prowincjonalnej Warszawy i prowincjonalnego Zielonego Ursynowa, gdzie mieszkam, zrozumieć globalne trendy. Oczywiście no, teza jest... No, nie chcę jej postawić aż tak bardzo radykalnie, że absolutnie wszystko, co ma w nazwie technologia w tym momencie, po tych 10 latach hossy ponad w tym sektorze, trzeba sprzedać, bo to pewnie nie jest taka sytuacja jak w 2000 roku, gdzie jak na dotkomach nastąpił krach, to potem go już nic nie było w stanie przez 2,5 roku powstrzymać. Jakby stawiam tezę może łagodniej, że stopniowo w ciągu najbliższych miesięcy te trendy relatywnej siły między skoncentrowanymi w Stanach spółkami technologicznymi, owymi fangami, a peryferyjną, skoncentrowaną na rynkach wschodzących, starą ekonomią, powinny stopniowo ulegać zmianie. No a kluczem oczywiście będzie zachowanie dolara, które będzie to trochę podobnie jak zachowanie no, względnej siły indeksów z rynków wschodzących w stosunku do S&P, będzie jakby takim sygnałem diagnostycznym, w którą stronę kapitał płynie. Tak? Mocny dolar oznacza kapitał płynący do Stanów, żeby kupować akcje Apple'a i Facebooka. Tak? Słaby dolar oznacza kapitał odpływający z fangów i szukający okazji na rynkach wschodzących, w tym mam nadzieję na GPW, by znaleźć... Jesteśmy rozwiniętym rynkiem. No, to tak FTSE rok temu zafantazjował. To bardzo miło z ich strony. Natomiast no, jak się popatrzy na strukturę naszych indeksów, to jak WIG20 będzie się składał z spółek z sektora IT, z jakichś producentów, nie wiem, farmaceutyków czy producentów wysoko przetworzonych dóbr konsumpcyjnych, to można będzie uwierzyć, że już jesteśmy rynkiem rozwiniętym. Na razie, w szczególności jak się porównuje, do czego WIG koreluje, z czym WIG koreluje, to dalej jest to MSCI Emerging Markets, z całym szacunkiem dla opinii agencji FTSE. Ale jeżeli w przypadku pana prognozy, jeżeli bylibyśmy właśnie rynkiem rozwijającym się, to byłoby to dla nas czymś lepszym, jeżeli miała być ta zmiana właśnie... No tak, przez ostatnie 10 lat bycie omijanym przez globalny kapitał, za wyjątkiem takich, prawda, perełek jak sektor gamingowy, było przekleństwem naszego rynku i ta mizeria, którą mamy do czynienia na GPW, no jest tego objawem, więc no, należy się modlić, by ta teza o powrocie tego wielkiego globalnego wahadła kapitałowego na rynki wschodzące się sprawdziła i przez następne 4-5 lat zalał nas deszcz kapitału szukającego no, okazji przecenianej przez lata starej ekonomii, której u nas ciągle jeszcze reprezentantów wielu można znaleźć. Na przykład takie JSW. Co się dzieje z JSW, to chyba każdy wie, ale nie każdy wie, jakie mogą być tego przyczyny. I właśnie o to chciałbym zapytać. Co tam się takiego dzieje? No JSW jest producentem węgla koksującego, który no, w ostatnim okresie wszedł w bezce i dopóki jej nie zakończy, co prawdopodobnie nastąpi w momencie, w którym na świecie się pojawią już jakieś twardsze sygnały mijania dna, spowolnienia.
właśnie mieliśmy informację, że wzrost chiński spadł do 6% w trzecim kwartale, co jest najwolniejszym tempem od 90 roku. No, ma to związek jakoś tam z tymi szalejącymi wojnami handlowymi. Ja myślę, że tu jeszcze jest trochę miejsca. Zwykle surowce spadają trochę dłużej. Dołek na surowcach następuje zwykle po dołku koniunktury. Jest tu pewne przesunięcie w fazie, więc tu jeszcze można dać tym surowcom trochę czasu na kontynuację słabości. W związku z tym te spółki bezpośrednio wydobywcze mogą nie być pierwszymi liderami nowej hossy, jeśli ona niebawem nadejdzie. Czy to nie jest coś więcej? Bo na przykład w przypadku JSW problem jest taki, że wiele spółek, które korzystają właśnie z węgla koksującego, powoli odchodzą od tej technologii, ponieważ jest ona, no teraz wiadomo, że wchodzi zupełnie nowy paradygmat w energetyce, zielona energia, OZE i tak dalej, i tak dalej. I czy to nie jest tak, że właśnie spółki energetyczne jako takie, no bo jeżeli uznamy JSW za spółkę energetyczną, przynajmniej produkującą surowiec energetyczny, to no ona za bardzo nie ma jakby wyjścia, nie ma tych drugich drzwi, jak na przykład Tauron, czy jak PGNiG, gdzie może na przykład zacząć inwestować w zieloną energię, no i JSW nie za bardzo. Czy to nie jest tak, że zmienia się po prostu technologia i takie spółki będą musiały zrezygnować, zostaną wydalone z indeksu WIG20, potem z indeksu NWIG40 i tak dalej, i tak dalej, że po prostu ich czas już się zakończył? Polska akurat jest tym krajem w Unii Europejskiej, w którego miksie energetycznym węgiel nadal jest najbardziej znaczący, więc z takich czy innych powodów te procesy, które już zaszły na zachodzie Europy i dalej tam trwają, u nas będą mocno opóźnione, no, choćby z tej przyczyny, że nie mamy zbyt wielu dobrych alternatyw. Tak? Budowa elektrowni jądrowych jest bardzo droga i czasochłonna i ciągle się nie możemy zdecydować. Jedyny pomysł, jaki właściwie istnieje, no to budowa elektrowni wiatrowych tam na zachodnim Bałtyku. Ja bym ze względu na znaczenie górnictwa węglowego dla polskiej gospodarki, no myślę, że my tym różnym naciskom europejskim będziemy się długo opierać po prostu z braku jakiejś sensownej alternatywy. Zresztą my jesteśmy niedługo po wyborach, a partia, która wybory wygrała, w swoim programie ma postulat dotyczący właśnie energii atomowej, gdzie do 2040 roku przynajmniej mają powstać dwie elektrownie atomowe. Mamy bardzo mało jakby alternatywnych możliwości, więc taki program wydaje się być koniecznością. No problemem są pewnie pieniądze, które za tym idą. My chcielibyśmy, żeby Unia Europejska, bogatsze kraje partycypowały w kosztach przestawienia polskiej gospodarki na tory korzystne dla klimatu, no bo po prostu nas za bardzo na to samodzielnie nie stać. Mam nadzieję, że bogatsze kraje zachodniej Europy zgodzą się z tą logiką i zgodzą się, dołożą się do tego programu przestawiania polskiej energetyki na bardziej zielone tory. Czyli reasumując, ogólnie rzecz biorąc, pana prognoza dla takiego rynku jak warszawska giełda jest raczej w dłuższej perspektywie pozytywna. Tak, spodziewam się nowych rekordów już w przyszłym roku. Czyli powyżej, okolice 4000 są realne. No mówię o WIG-u. Tak. WIG 20 punktów oczywiście. Miałem na myśli WIG, któremu
do rekordu tam w okolicach 60 paru tysięcy punktów nie tak wiele brakuje. Ciągle brakuje jakiegoś impulsu. To zabrzmi kontrowersyjnie, co powiem, ale te wielkie ruchy wahadłowe w przeszłości kapitału między rynkami rozwiniętymi a wschodzącymi zmieniały kierunek po dosyć dramatycznych wydarzeniach. Podkreślam, to co powiem zabrzmi kontrowersyjnie, ale taka zmiana nastąpiła w 2001 roku, bodajże w 3 tygodnie po atakach z 11 września terrorystycznych na Stany Zjednoczone. I tu mechanizm rozumiemy, dlatego że Amerykanie potraktowali te ataki jako pretekst do wojny w Afganistanie, potem do wojny w Iraku. Wojna jest inflacyjna. Można powiedzieć, że no za to produkcję wojenną się płaci, więc pieniądze wypływają na rynek, ale towar nie trafia na rynek, no chyba że na rynek w Bagdadzie zrzucony z samolotu, gdzie ulega zniszczeniu i niszczy jeszcze towar po drodze, więc prawda, w ciągu następnych 6 lat od 7 lat od 2001 do 2008 roku mieliśmy potężny impuls inflacyjny na świecie, czyli ten dolar taniał, bo to Amerykanie tą inflację wydatkami wojennymi generowali, surowce drożały, czyli no, kariera rynków wschodzących, ta, która WIG zaprowadziła 6-krotnie do góry w ciągu między 2001 a 2007 roku, no, zaczęła się od tragicznego w skutkach ataku terrorystycznego. Okej, ale to no, powiedzmy, że znamy, rozumiemy ten mechanizm. Bardziej ciekawe jest w poprzednim cyklu, czyli ten punkt zwrotu nastąpił w kwietniu 1986 roku. Oczywiście wtedy mówienie o rynkach wschodzących, myśmy jeszcze tkwili za tam zasiekami obozu socjalistycznego i żadne akcje nam nie były w głowach, chyba że akcje protestacyjne. Natomiast no, już stare emerging markety typu jakaś Brazylia, Korea, Singapur, Hongkong już jakby tam notowania były, więc można sobie sprawdzić, jak one sobie radziły w stosunku do S&P 500. I tam znowu taki wieloletni trend słabości skończył się w kwietniu 1986 roku, dokładnie w dniu, nie 3 dni później albo 4 dni później, wcześniej, dokładnie w dniu katastrofy w Czarnobylu. I to już jest kontrowersyjne, bo pokazanie związku jednego z drugim jest trudne, chociaż no, teoretycznie można sobie wyobrazić, że ta katastrofa zmieniła plany w energetyce światowej z tych bardziej nastawionych na rozwój energetyki jądrowej z powrotem w kierunku źródeł bardziej konwencjonalnych. Ale no, trzeba by to zbadać. Więc, no, Ten niepokój do dziś da się wyczuć. Tak. Szczególnie on tam wrócił po katastrofie w Fukushimie. Więc te skojarzenia są o tyle nieprzyjemne, że no, one sugerują, że potrzebny jest jakiś taki dramatyczny punkt zwrotny, żeby to, ten ruch wahadła wreszcie zatrzymać i puścić w drugą stronę. Ale może wystarczy sam, trzeba poczekać na plany, przedstawienie planu Fedu, kolejnej fazy ekspansji rezerw amerykańskich banków, bo gdy ona nastąpi, to będziemy mieli sytuację, którą ostatni raz widzieliśmy pod koniec 2008 roku, czyli równoczesne obniżki stóp Fed i ekspansję sumy bilansowej, co powinno być bardzo korzystne dla rynków akcji, a niekorzystne dla obligacji skarbowych i dla dolara, czyli jak Fed ujawni ten plan, sprzedawać obligacje skarbowe, sprzedawać dolary i kupować akcje najlepiej na rynkach wschodzących. No, ostatnie pytanie, być może trochę nietypowe. Czego by pan życzył polskiej giełdzie, czyli powiedzmy w pewnym stopniu nam wszystkim, oprócz może oczywiście tych takich wstrząsów, o których mówiliśmy? No, życzę materializacji tego scenariusza, który przedstawiłem, bo on oznaczałby no, powrót dobrych czasów, które pamiętamy z lat 2001-2007 i koniec tej posuchy ostatnich 9 lat. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Wojciech Białek, analityk i autor bloga No Future.